18 maja, w dniu 98. rocznicy przyjścia na świat Karola Wojtyły, czyli papieża, świętego Jana Pawła II, na jego cześć w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się trzeci koncert papieski. Z tej okazji wystąpiły połączone cztery orkiestry dęte z Morawicy, Zakrzowa, Konieczna oraz Włoszczowy. Wraz z tak nietypową i rozbudowaną orkiestrą wystąpił utworzony specjalnie na tę okazję 15-osobowy włoszczowski zespół wokalny Ad Libitum. Na scenie pod batutą Michała Dutkiewicza wystąpiło łącznie 68 artystów, prezentując rozmaite utwory, które wielu ludzi kojarzy z Janem Pawłem II. Oprócz połączenia czterech orkiestr i powstania zespołu wokalnego Ad Libitum, nowością koncertu były prezentacje multimedialne, dzięki którym można było zobaczyć i usłyszeć papieża Jana Pawła II. Podczas koncertu, jako uzupełnienie warstwy muzycznej, dzięki Joannie Szydłowskiej można było usłyszeć też wiele ciekawych informacji przybliżających osobę papieża Polaka. Sala kinowo-widowiskowa Domu Kultury wypełniona była po brzegi. Artyści bisowali aż dwa razy. Wraz z publicznością wykonali ulubioną pieśń Jana Pawła II. Ten sukces pracował sztab ludzi. Scenę przygotowały Justyna Pośpiech oraz Maria Dutkiewicz. Muzyczną część wydarzenia przygotowało czterech panów: Paweł Czekaj, kapelmistrz młodzieżowej orkiestry dętej z Morawicy, Rafał Bednarczyk, kapelmistrz młodzieżowych orkiestr dętych z Konieczna i Zakrzowa, Krzysztof Jończyk, założyciel i opiekun zespołu wokalnego Ad Libitum oraz kapelmistrz włoszczowskiej młodzieżowej orkiestry dętej i jednocześnie reżyser koncertu Michał Dutkiewicz, który w tym dniu obchodził swoje 40 urodziny. Z tej okazji występujący zagrali i zaśpiewali jubilatowi 100 lat. Z okazji, jeśli panu złożyć w imieniu orkiestry, jak i chóru, serdeczne życzenia z okazji okrągłych 40 urodzin. Chcielibyśmy panu życzyć zdrowia, pomyślności, spełnienia najsłodszych marzeń i uśmiechu na twarzy. Michał Dutkiewicz oprócz kwiatów otrzymał m.in. nową batutę, którą od razu posłużył się do zadyrygowania orkiestrą podczas wykonania drugiego bisowania. Nagłośnieniem oraz oświetleniem zajęła się wyspecjalizowana ekipa z firmy MM Audio Skills. Michał Dutkiewicz zapewnił kontynuację koncertów papieskich i obiecał, że w przyszłym roku usłyszymy coś zupełnie nowego. Już dzisiaj z tego miejsca obiecujemy coś nowego, na pewno w przyszłym roku, coś, co się już nie powtórzy, coś, czego nie było, będzie to coś pięknego. Brawa serdeczne dla artystów jeszcze.